epidemia koronawirusa nie zwalnia. Jak wynika z danych opublikowanych w piątkowe przedpołudnie, w Polsce od początku epidemii odnotowano 15 200 przypadków zakażeń, 153 ostatniej doby. Wyzdrowiały 5184 osoby, 322 w ciągu ostatnich 24 godzin. Zmarło 756 chorych na COVID-19. W gminie Aleksandrów do dziś odnotowano 16 przypadków zachorowań. Do zdrowia, co bez wątpienia jest pozytywną wiadomością, powróciło już 12 osób. Niestety z danych przekazanych w piątek przez Zgierską Stację Sanitarno-Epidemiologiczną wynika, że ostatniej doby na terenie gminy u jednej osoby stwierdzono pozytywny wynik testu na koronawirusa. Doszła jedna osoba z pozytywnym wynikiem na koronawirusa. Obecnie mamy 4 osoby zakażone. 12 osób wyzdrowiało. Również w kwarantannie domowej pozostaje 6 osób, natomiast pod nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 3 osoby. Czyli łącznie na terenie gminy Aleksandrów Łódzkie od początku prowadzenia statystyk mamy 16 przypadków zachorowań na COVID-19. Mamy jakieś informacje odnośnie tych 4 osób? Czy to są osoby, które są w szpitalu, czy one przebywają właśnie w kwarantannie gdzieś na terenie gminy? Nie posiadamy takich danych. My dostajemy tylko raport z powiatowej stacji i taki publikujemy w takiej formie, w jakiej dostajemy. Żadnych zgłoszeń odnośnie łamania kwarantanny nie otrzymaliśmy. Policja nie zgłaszała takich problemów, żeby ktoś łamał tutaj na naszym terenie kwarantannę domową. Pamiętajmy, że przebieg epidemii w dużej mierze zależy również od naszych zachowań. Już za chwileczkę, już za momencik zakończy się rozbudowa szkoły podstawowej w Bełdowie. Prace idą zgodnie z planem, a sama hala już teraz zachwyca. Kolejny, nowoczesny obiekt wykonany w technice pasywnej jest na ukończeniu. Równolegle trwają prace na starej sali, która przekształcona zostanie w 2 nowe pracownie. Zostały nam roboty na sali istniejącej, w przebudowie sali istniejącej. Oczywiście jeszcze hala, w hali wykładzina sportowa. Jeszcze niedawno żyliśmy wizualizacją. Teraz mieszkańcy Bełdowa mogą ją zobaczyć na własne oczy. To ponad 800 metrów kwadratowych więcej niż do tej pory, co dla rozwoju tej placówki ma ogromne znaczenie. Pompa ciepła, ogniwa fotowoltaiczne czy mini turbina wiatrowa to tylko niektóre urządzenia zapewniające komfort termiczny. Będzie to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w regionie. Łączny koszt inwestycji to prawie 7,5 miliona złotych. Aleksandrowski samorząd otrzymał na budowę hali ponad 4 miliony dotacji z Unii Europejskiej. Sufit oczywiście nie jest docelowym sufitem, dodatkowy będzie akustyczny. Tak samo na ścianach będą panele akustyczne. Firma świetnie realizuje zgodnie z harmonogramem. Tu tylko problemy są związane nie ukrywamy, z tym, co się wydarzyło w Europie. Epidemia spowodowała problemy z pozyskaniem niektórych materiałów. Chodzi tu przede wszystkim o tą właśnie nowoczesną podłogę, która z Francji przylatuje, i z tym są problemy. Natomiast rzeczywiście realizacja jest świetna. Ja pamiętam tą fazę wstępną, no później rzeczywiście 2 miesiące temu tutaj wizytowaliśmy już w takiej fazie zaawansowanej, a dzisiaj no realizacja tylko tak naprawdę szczegóły, tylko wykończenie. A to już nowo wybudowany korytarz, który ma być łącznikiem starej szkoły z nową halą sportową. Tu znajdują się szatnie, toalety, magazyny dla sprzętu sportowego czy samo serce ekoenergii, tak zwana kotłownia. Tutaj jest przejście do pomieszczenia dla nauczyciela, żeby miał dostęp bezpośredni. To ostatnia tak duża hala sportowa, jaka buduje się na terenie gminy. Po zakończeniu tej inwestycji będzie można mówić, że wszystkie gminne placówki sportowe zaplecze mają na medal. Wygląda na to, że wszystko się w terminie uda zrobić, także będziemy się cieszyć tą halą, przede wszystkim dodatkowymi pomieszczeniami w przyszłym roku szkolnym. To jest dla nas szczególnie ważne, bo z roku na rok dzieci w szkole przybywa, także no to jest konieczne. Obecnie do tego zespołu przedszkolno-szkolnego uczęszcza prawie 300 dzieciaków. Zatem po małej wiejskiej szkole nie ma już śladu. Parametry tej hali predestynują do tego, aby grać tutaj we wszystkie gry zespołowe, nie tylko w siatkówkę, ale w piłkę ręczną, w koszykówkę, nawet w tenisa ziemnego. Ta właśnie nawierzchnia jest specjalna do tego, no i oczywiście parametry, wielkość tej hali. W związku z tym oczywiście jest również przewidziana publiczność. Prawie 80 miejsc
Także mała trybuna. W związku z tym jest możliwość przede wszystkim też takiej animowania takiej hali o charakterze środowiskowym na tych terenach wiejskich. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że nie tylko młodzież, nie tylko dzieci z tej szkoły, ale środowisko będzie na tych terenach będzie mogło bardzo aktywnie skorzystać. No mam nadzieję, kiedy już czasy będą trochę bardziej przyjazne, będzie mogła skorzystać z tej hali. Póki co za naszym pośrednictwem uczniowie, nauczyciele, ale i rodzice. Zobaczcie, co czeka Was po powrocie w szkolne mury. Drogie dzieci, jak widzicie, prace nas na tej dużej hali sportowej, pełnowymiarowej już się kończą. Elewacja jest zupełnie zrobiona, pomieszczenia, szatnie, łazienki w zasadzie już pokończone, także zapraszam. Pewnie jak będzie można udostępnię kilka zdjęć, żebyście zobaczyli jeszcze inne pomieszczenia. Epidemia nadal trwa, jednak życie powoli musi wracać już do normalności. Od najbliższego poniedziałku, 11 maja, zmienią się m.in. zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Będziemy starać się przyjmować tutaj petentów w poszczególnych wydziałach, ale chciałbym prosić i apelować do Państwa, abyśmy już to, co wypracowaliśmy, te standardy, czyli korzystali przede wszystkim z drogi mailowej, drogi telefonicznej, kontaktowania się w ten sposób z pracownikami urzędu, aby zachować zasady bezpieczeństwa, bo to bardzo ważne, w dalszym ciągu epidemia funkcjonuje. Musimy powoli wracać do normalności, ale wciąż istnieje zagrożenie. Niestety wciąż jesteśmy jednym z krajów, gdzie nie maleje liczba zachorowań. Na podobnych zasadach od piątku 8 maja otwarty dla petentów jest również Urząd Skarbowy w Zgierzu. W dniu dzisiejszym otwieramy troszeczkę drzwi do naszego urzędu, można powiedzieć tak, natomiast no, powiedzmy sobie, jest to takie uchylenie drzwi, ponieważ obowiązują nas dosyć ścisłe zasady bezpieczeństwa. Dlatego chciałbym Państwa poinformować, wszystkich zainteresowanych wizytą w urzędzie, że co do zasady jednak zachęcamy do maksymalnego wykorzystywania kontaktu drogą elektroniczną z naszym urzędem. Natomiast od dzisiaj, czyli od piątku, urząd jest otwarty dla interesantów od godziny 9 do 13. Takie otwarcie będzie dwa razy w tygodniu, w środę i w piątki, godziny 9-13, przypominam. Niemniej jednak dostęp chętnych do naszego urzędu jest dosyć mocno ograniczony, ponieważ jednorazowo w urzędzie będzie mogło przebywać tylko 7 osób. Ograniczenia dotyczące liczby petentów przebywających w jednym momencie na terenie urzędu dotyczyć będą również Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie. W danym budynku urzędu nie będzie mogło być więcej niż 5 mieszkańców, 5 petentów, którzy będą obsługiwani przez urzędników. Będziemy zastosować środki ostrożności osobistej. W Aleksandrowie, jeśli sprawa wymagać będzie osobistej wizyty w urzędzie, niezbędny będzie wcześniejszy kontakt telefoniczny z docelowym wydziałem. Jeśli sprawa nie wymaga wizyty, załatwmy ją zdalnie. Zachęcamy wciąż do tego, aby kontaktować się drogą elektroniczną, jeśli jest to możliwe, jeśli jest to z punktu widzenia życiowego bardzo ważne, to oczywiście urząd będzie od poniedziałku służył już wszelką obsługą Państwa, tak jak powiedziałam, na zasadach bardzo ważnych z punktu widzenia wymogów bezpieczeństwa. Zamknięte dla petentów pozostaje Zgierskie Starostwo. Od 14 maja będzie można tam jedynie złożyć osobiście dokumenty w tak zwanych okienkach podawczych. Szczegóły znajdują się na internetowej stronie powiatu. W Urzędzie Skarbowym bezpośrednio u urzędników nie złożymy żadnych dokumentów. Czy nie będzie można tak jak w latach poprzednich przyjść na przykład z zeznaniem, położyć je przed urzędnikiem i powiedzieć: proszę bardzo, proszę, składam zeznanie, proszę mi wprowadzić. Nie ma takiej możliwości. Dokumenty są u nas w urzędzie poddawane dwudniowej kwarantannie i można je składać tylko i wyłącznie poprzez wrzucenie do urny. Nie będzie takiej możliwości, to zaznaczam, żeby dokument podać pracownikowi przy okienku. Podsumowując. Od 11 maja, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i ograniczeń dotyczących liczby osób przebywających w budynkach urzędu, w sprawach, których nie można załatwić w sposób zdalny, będzie można ponownie zgłosić się bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim. Przed wizytą wymagany będzie kontakt telefoniczny z docelowym wydziałem. O
Od poniedziałku łatwiej będzie można dostać się do lekarza rodzinnego i specjalistów. Po prawie dwumiesięcznej przerwie 11 maja otwarta ponownie zostanie filia SPZOS przy ulicy Pabianickiej. Również od poniedziałku rusza rehabilitacja przy ulicy Piotrkowskiej. Także umawiamy w pierwszej kolejności pacjentów, którzy mieli wstrzymane zabiegi i którzy byli w kolejce na zabiegi rehabilitacyjne, ale także rozpoczynamy od 11 maja przyjmowania przez lekarzy specjalistów. We wszystkich przychodniach obowiązywać będą szczególne środki ostrożności. Czyli w przypadku bezpośredniego zgłoszenia się pacjenta do rejestracji wypełniana ankieta epidemiologiczna, przeprowadzany wywiad. W przypadku, gdy ankieta epidemiologiczna, jeden z punktów będzie zaznaczony na tak, wtedy w izolatce wizyta lekarska i pielęgniarska, gdzie lekarz decyduje o dalszym postępowaniu co do stanu zdrowia pacjenta. W dalszym ciągu teleporady jak najbardziej, także to zostało utrzymane. To nie jest tak, że wszyscy pacjenci przychodzą na miejsce i są przyjmowani. W dalszym ciągu teleporady, czyli oczywiście przed wizytą czy przed teleporadą konieczny telefon do rejestracji i umówienie na konkretną godzinę albo teleporady. A jeżeli lekarz uzna, że ma być to wizyta na miejscu, no to wizyty na miejscu. Wszystko wskazuje na to, że teleporady zostaną z nami na dłużej. Rozładowały kolejki w przychodniach i stały się nieodzownym elementem naszego leczenia. Uruchamiamy także już, jeżeli chodzi o psychiatrię, nowa rzecz, tak zwane wizyty pierwszorazowe, które będą przeprowadzane przez Zoom, czyli na takiej zasadzie, że pacjent będzie widział lekarza, a lekarz będzie widział pacjenta. To jest też nowość, której do tej pory nie robiliśmy. W przyszłości chcemy też takie wizyty nie tylko tele, ale także audio porady uruchomić u innych lekarzy pacjentów i u lekarzy specjalistów. Telemedycyna w dobie koronawirusa rozwija skrzydła. Pozwala na izolację i zabezpieczenie przed niepotrzebnym ryzykiem w przypadku przeziębienia czy anginy. Rozładowywuje kolejki w przychodniach rodzinnych. Czy to dobry kierunek? Czas pokaże. Póki co, aleksandrowskie maluchy do żłobków i przedszkoli nie pójdą. Choć samorząd i dyrekcja tworzą procedury i zabezpieczenia, nic nie wskazuje, że od przyszłego tygodnia placówki zostaną otwarte. No nie potrafię odpowiedzieć kiedy. No, ja naprawdę, słuchajcie, są te w tych nowych wytycznych jest więcej tych procedur do opracowania. Ja sobie nie wyobrażam, że my to tak zrobimy sobie o tak, cyk, a później będziemy dopiero korygować, jak się coś stanie. No pewne rzeczy trzeba przewidzieć, no a poza tym nie wiem, kiedy nam to zatwierdzi zgierski sanepid. To nie tylko chodzi o ilość dzieci na metr kwadratowy, ale nieustająca dezynfekcja, procedury przy przygotowywaniu i podawaniu posiłków, dezynfekcja placu zabaw po każdej grupie, zabezpieczenie personelu, nie mówiąc o samej izolacji jednego dziecka od drugiego. W tych wytycznych mówi się, że osoby starsze bądź schorowane powinny być odsunięte od pracy z dziećmi w tym czasie. Powiem szczerze, że większość personelu u nas to jest w takim wieku przedemerytalnym. No tak się stało, że i nauczyciele, i pracownicy administracji obsługi w większości, no to już są takie 50+. No i co? Jak ja mam w takim bądź razie spełnić te wymagania? To nie jest takie proste, naprawdę. Moim zdaniem to jest tak, albo podejmujemy decyzję i mówimy, że otwieramy wszystkie żłobki, przedszkola, klasy 1-3, dzieci idą i nabieramy od naturalnej odporności, albo no, utrzymujemy to status quo, które jest. Faktem jest, że władze gminy do otwarcia placówek się przygotowują, stąd i częste wspólne rozmowy z dyrekcją wszystkich gminnych żłobków, przedszkoli czy oddziałów przyszkolnych. Po wstępnym jednak rozeznaniu można stwierdzić, że rodzice nie rozpoczną szturmowania placówek. Część mówi, że nie przyprowadzi dzieci w ogóle do otwartych placówek. Część się dopytuje, jak będzie to wyglądało, więc informujemy, że jesteśmy w trakcie przygotowywania placówek, żeby były jak najbezpieczniejsze zarówno dla dzieci, jak i dla pracowników. A tu maluchy, bo pani chyba ma te najmniejsze dzieciaki? Nie, powiem szczerze, że tam na razie jedna osoba tylko dzwoniła i dopytywała właśnie, jak to ewentualnie będzie wyglądało, tak? Mogą się po prostu o małe dzieci. Na 50 zapytań 14 powraca dzieci. Dzwonią i pytają, ale jednocześnie są bardzo zaniepokojeni, bo mają świadomość, że to, o czym słyszą, niestety, no nie jest bezpieczne dla dzieci.
ale niemniej jednak pojawiają się telefony, gdzie rodzice pytają. Wy dostaliście skąd? Jak twierdzi naczelnik BDA, niewielkie są szanse, by placówki otworzone zostały z początkiem przyszłego tygodnia. Niemniej jednak przygotowania do tego powrotu trwają. Trwają również przygotowania do otwarcia gminnej biblioteki publicznej. Czytający aleksandrowianie w dobie epidemii nadrobili już chyba wszystkie zaległości. Zatem szturmu na tę placówkę pracownicy się obawiają. Wszystkie jednak środki bezpieczeństwa zostaną zachowane. Tu jest taki lufcik, on będzie otwarty i tu będzie wypożyczalnia dla dorosłych. Tu przychodzę, mówię co chcę. A tu jest drugi lufcik i tu dla dzieci. Tak jest. Otwarta będzie jedynie biblioteka główna. Już w przyszłym tygodniu będzie można zaopatrzyć się w nowe księgozbiory. 4 razy w tygodniu, 2 od rana i 2 po południu. Harmonogram dostępny będzie już wkrótce na stronie biblioteki. To nie wszystko, bo wypożyczać i czytać w Aleksandrowie będzie można również online. Wykupiliśmy dla naszych mieszkańców serwis i każdy, kto jest mieszkańcem Aleksandrowa Łódzkiego, może do nas wystąpić. My mu nadamy kod dostępu do serwisu i będzie mógł miesięcznie 5 książek za darmo przeczytać sobie w telefonie, w komputerze. E-booki, mówimy o e-bookach. Tak. Do dyspozycji Aleksandrowian będzie 65 tysięcy tytułów. Nowości i bestsellery dostępne będą nie tylko w wersji elektronicznej, ale i również tradycyjnej. Pani Sylwana z nowościami jest na bieżąco. Kiedy tylko książka ukazuje się na rynku, tu w Aleksandrowie za chwilę będzie dostępna. Wiedzą o tym nie tylko nasi czytelnicy, ale również sąsiedzi z Łodzi czy Zgierza. Bibliotekarka z Auschwitz, króliki z Ravensbrück są bardzo teraz popularne, nie? Tu Islandia na przykład jest, urodzeni bohaterowie. A sami aleksandrowianie czytają, mamy nawet rekord. Mówi pani, że ma pani czytelników, którzy 50 książek miesięcznie czytają? Oczywiście, że takie są osoby. Jej. Nie kobiety, romanse czytają. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Aleksandrowa, którzy 50 książek miesięcznie czytają. Po prostu... To nie wszystkie zmiany, jakie czekają nas w bibliotece. Okres zamknięcia był też świetną okazją, by nadrobić zaległości techniczne. Te oto kartoteki wypożyczeń funkcjonujące chyba od zawsze, jak pamiętamy, niedługo znikną z biurek. Każda książka będzie miała taki naklejony kod i czytnikiem będzie... Czyli wszystko przechodzicie na elektroniczne. Przechodzimy na elektronikę. Czyli to, co jest... Teraz sami będziemy mogli skontrolować, czy książka jest dostępna, jakie wprowadzono nowości i ile wypożyczonych książek mamy na stanie. I pamiętajmy, jak mówiła Szymborska, że czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. A teraz jest ku temu świetna okazja. Do Aleksandrowa płyną strumieniem pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego. Tam, gdzie można, tam może powiedzieć rafalską pośle. To już rok bez 2 aleksandrowianek, niezwykle zaangażowanych w życie mieszkańców. 7 maja ubiegłego roku doszło do tragicznego wypadku w Egipcie, w którym zginęły 2 siostry, Ilona Rafalska i Wioletta Rosińska oraz ich przyjaciel. Ta niewytłumaczalna tragedia wstrząsnęła również aleksandrowskim samorządem. Ilona Rafalska od 3 kadencji była radną sejmiku wojewódzkiego. Cieszyła się dużym poparciem społecznym, była także naczelnikiem pozyskiwania funduszy unijnych w starostwie powiatowym w Zgierzu. Zaangażowana w wiele projektów realizowanych na terenie Aleksandrowa Łódzkiego. Zawsze potrafiła znaleźć człowieka, zawsze potrafiła odkryć w nas to, co najlepsze, bo była chyba... miała niesamowitą wrażliwość na potrzeby drugich osób. Te wszystkie akcje, które animowała, charytatywne i akcje pomocowe na rzecz naszych obywateli, na rzecz przyjaciół, na rzecz osób poszkodowanych. Jako moja ulubiona szkoła jedynka. To miała być wymarzona urodzinowa majówka, by naładować baterie na kolejne ciężkie miesiące pracy. Majówka, która została zapamiętana na zawsze, zwłaszcza przez najbliższą rodzinę. To jedno z ostatnich nagrań z Iloną Rafalską. Zawsze była uśmiechnięta i pełna energii do pracy. Przede wszystkim jestem społecznikiem, a dopiero później urzędnikiem, politykiem. Coś mi w duszy gra takiego, że staram się, żeby pomagać ludziom, wspierać ich i wymyślać coraz nowe akcje. To już gabinet psychologa szkoły specjalnej w Aleksandrowie.
od roku niezmieniony. Przez rok się nic tutaj nie zmieniło. Były próby poprzestawiania mebli, pozbycia się tej kanapy, której estetyka przedstawia wiele do życzenia, ale to była ulubiona kanapa Wioli i zawsze mówiła, że estetyka się nie liczy. Dzieciakom jest tutaj wygodnie, dużo się mieści, co po niektórzy tutaj mogli się zdrzemnąć. Wioletta Rosińska kochała swoją pracę, kochała uczniów i nigdy nie lubiła występować przed kamerami. To nasze jedyne ujęcie. Organizatora, o co chodzi w tej imprezie? A to już jej przyjaciółka, również Wiola, która w sposób szczególny zapamiętała koleżankę z pracy. Nasze drogi zeszły się ponownie, ponieważ my się znałyśmy jako małe dzieci. Razem się bawiliśmy na ulicy, na podwórku. Do jednej szkoły chodziłyśmy, do podstawówki, jak się okazało, tylko Wiola do innej klasy. No i tak traf chciał, że no, ja mam dziecko niepełnosprawne i kazali mi przyjść do pani psycholog w sprawie zapisania się do stowarzyszenia. No jak się okazało, z nadbiórka głowę podniosła koleżanka z dzieciństwa, Wiola. Również dla dyrektor placówki była bardzo ważną osobą, a przede wszystkim przyjaciółką. Wydaje mi się, że my mamy takie uczucie, że Wiola jest wśród nas w dalszym ciągu obecna. Ona była częścią naszego życia, nie tylko prywatnego, jako nasza przyjaciółka, wielu z nas, ale również no, była bardzo ważną osobą dla naszych uczniów. Bardzo dużo robiła dla szkoły. Pogrzeb dwóch sióstr odbył się 22 maja. Tragicznie zmarłe zostały pożegnane przez najbliższą rodzinę, przyjaciół, samorządowców, przedstawicieli wielu instytucji czy mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego. Aleksandrowski samorząd w pierwszą rocznicę śmierci również pamiętał o tragicznie zmarłych siostrach. To już nasza ostatnia studyjna rozmowa. Bardzo profesjonalna. Rozmowa, a raczej ten uśmiech pozostanie na zawsze w pamięci. No ja tutaj jestem, myślę, że nie. To jesteś gwiazda. Nie, bluzeczka, tak, włączki. W śmierci jest tak, że najbardziej cierpią ci, których się na tym świecie pozostawia. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy objazd po gminie Aleksandrów. Jesteśmy w Ciężkowie i pierwszy lasek po drodze. Proszę zobaczyć, co tu leży. Rzadko, bo rzadko, ale zdarza się, że coś można wyszukać. Jakieś dokumenty, faktury, które... gdzie udało się pociągnąć wysypującego do odpowiedzialności, aczkolwiek jest to bardzo rzadkie. Zgodnie z przepisami wezwiemy właściciela nieruchomości do tego, żeby to posprzątał. O ile uda się ustalić właściciela. No z tym też bywa różnie. W przypadku trudności z ustaleniem właściciela bądź z dłuższym niewywiązywaniem się gmina może uprzątnąć takie rzeczy, ale może również wystąpić o zwrot kosztów takiego uprzątnięcia do właściciela nieruchomości. Czy na policję to będzie zgłoszone? Właściciel nieruchomości może jak najbardziej to zgłosić na policję. Z naszego doświadczenia większość spraw, które zgłaszaliśmy na policję względem ustalenia, kto podrzucił, kończyło się umorzeniem śledztwa ze względu na brak stwierdzenia sprawcy tego czynu. Ale to
tutaj jest taki fajny teren, nie? Do wyrzucania. Częściowo są to odpady budowlane, odpady wielkogabarytowe. W większości są to odpady komunalne, czyli te, które są odebrane, które są odbierane z każdego gospodarstwa. Ale tego nikt nie zgłaszał? Nie. Jak zaczęliśmy zbierać opony w 2013 albo 2014 roku, mieliśmy zawartą z firmą utylizującą umowę, gdzie tylko zgłaszaliśmy i firma po to do nas przyjeżdżała i te opony od nas odbierała. Bez opłat. Natomiast przez te ostatnie 6 lat zmieniło się to na tyle, że już 2 lata temu każda opona zabrana przez firmę kosztowała 50 groszy. Teraz to już są stawki grubo powyżej złotówki. Na bieżąco otrzymujemy jakieś zgłoszenia dotyczące podrzucenia odpadów. Najczęściej to są jakieś meble, zużyty sprzęt elektroniczny, odpady poremontowe czy części samochodowe. Możemy zgłaszać aplikacją, tak? Możemy zgłaszać mailowo, możemy zgłaszać telefonicznie. Tak jest. Ważne jest to, żeby podać lokalizację po prostu. Lokalizację i bezpośrednio, żeby to trafiło do nas. Bo my albo sprzątniemy, albo będziemy szukać osoby odpowiedzialnej za to. Tak jest. Co z fotopułapkami? Jestem w trakcie tutaj całego tego postępowania. Rocznie, miesięcznie, nie wiem, kwartalnie takich śmieci sprzątamy zupełnie tak wyrzuconych. Nie zliczymy tego, ponieważ to często jest tak, że jeżeli mamy zgłoszenie, to jeżeli to jest na przykład gdzieś w terenie pasa drogowego, wysyłamy tam naszych pracowników. Oni sprzątają, wyrzucają i nikt tak naprawdę nie waży, nie liczy tego. Na szczęście nie wszędzie jest brudno, bo jedni podrzucają śmieci, a drudzy je sprzątają. Na ulicy Piaskowej z terenu wokół Mosir mieszkańcy zebrali stosy butelek, plastików i opon. Worki dostarczył urząd i urząd je zabrał. I to nie tanie opony. A w Krzywcu co roku panie z koła gospodyń wiejskich sprzątają przy drodze. Bo my sprzątaliśmy akurat jak było święto ziemi i tak tutaj z tą moją sąsiadką, bo wykopali te rowy przy Okołowicza, przy głównej drodze, wykopali rowy jak robili drogę, te melioracyjne. I powiem pani, od stycznia te rowy się tak napełniły butelkami, puszkami po piwie i tymi szczeniaczkami, że po prostu sąsiadka, która jest tam Okołowicza po przeciwnej stronie, pierwsza moja sąsiadka i tu ja, a nie mogłyśmy z domu wychodzić. Ja mówię, wiesz co, to chociaż te rowy uprzątniemy, ja pójdę jedną stroną, ty drugą i uprzątniemy te rowy w jedną stronę i w drugą. I dlatego tylko właśnie z tych rowów uzbierałyśmy masę butelek i jakieś tam płozy, jakieś tam świństwa, ale posegregowałam później te śmieci. Przyjechał z gminy i zabrał 2 czarne worki. Jak teraz te rowy wyglądają po miesiącu? Czyste. Ja teraz obserwuję, bo jak wychodzę nawet z psami, to obserwuję właśnie. Krzywiec to 2 razy w roku robi takie sprzątanie. 2 razy w roku my robimy, tylko kontener bierzemy, ale teraz, ponieważ nie wolno było tego kontenera, nie wolno było tego zgromadzenia robić, więc no tak zrobiłyśmy, gdzie najbrudniej. Uczulić mieszkańców jak można, żeby nawet jak idą na spacer, żeby sprzątali. Nawet nie po sobie, tylko po kimś. Takie akcje są organizowane przecież. Oczywiście, zachęcamy mieszkańców, jeżeli już decydują się na wyjście w teren, żeby zabrać worki. Dysponujemy oczywiście z workami, jeżeli ktoś organizuje jakąś większą akcję sprzątania, jak najbardziej można te worki u nas pobrać. No, kwestią odbioru odpadów zajęłaby się gmina. Nie trzeba wiele, by wywołać pożar.
By go ugasić, potrzeba już wielkiej odwagi. Tej nie brakuje strażakom, którzy każdego dnia mierzą się nie tylko z płomieniami, ale też ze skutkami wypadków, klęsk żywiołowych, miejscowych zagrożeń. By ratować nasze mienie, zdrowie i życie, wchodzą tam, skąd wszyscy uciekają. Dziękujemy Wam za to każdego dnia, zwłaszcza dziś, w Międzynarodowy Dzień Strażaka. Jesteście bohaterami. Od poniedziałku w życie wszedł pierwszy etap znoszenia obostrzeń w sporcie, które zostały wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Otwarte zostały stadiony i orliki. Przede wszystkim czego nie można? Nie można korzystać z placu zabaw i siłowni na powietrznej. Natomiast można korzystać z boisk. Na każdym boisku może przebywać 6 zawodników plus osoba prowadząca, trener czy instruktor. A więc można korzystać z 3 boisk do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki. Wskazany jest również spacer po ośrodku oraz dostępna jest także ścieżka zdrowia. Zachowujemy odległości. Fajna rzecz, że nie musimy korzystać na terenie obiektu z masek. Piłkarze Sokoła Aleksandrów wrócili już do zajęć. Trenują maksymalnie w 6-osobowych grupach wraz z opiekunem. Podobnie lekkoatleci, którzy na razie mogą korzystać tylko i wyłącznie ze stadionu otwartego. Od 4 maja rozpoczęliśmy zajęcia na stadionie lekkoatletycznym w Aleksandrowie. Zostały opracowane regulaminy i harmonogram korzystania z obiektów. Wszystko jest zgodnie z wytycznymi ministerstwa. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda się otworzyć również siłownię i halę lekkoatletyczną, które ułatwią nam bardzo proces szkoleniowy. 2 aleksandrowskie orliki otwarte są od poniedziałku do piątku w godzinach 14-18 i w sobotę od godziny 12 do 18. Nadal do pływalni nie mogą powrócić pływacy olimpijczyka Aleksandrów, ale znalazł się pewien plan awaryjny. I czekam oczywiście na otwarcie jednego z łódzkich basenów. Prawdopodobnie będzie to basen 50-metrowy na Zatoce Sportu, ponieważ on jest wpisany do systemu polskiego związku jako basen
pływania przygotowujące zawodników do Igrzysk Olimpijskich. Prawda jest taka, że już od miesiąca czerwca musimy bardzo, bardzo intensywnie myśleć o tym, żeby jak najszybciej znaleźć się w wodzie, bo no tak to jest zaplanowany okres takiego dwumiesięcznego roztrenowania z tymi doznaniami treningowymi na lądzie. No to oczywiście jak najbardziej okej, ale no, trzeba wreszcie wejść do tej wody. Bo to nie jest kwestia tak naprawdę tego, że nie można pływać, bo można pływać, bo stwierdzone naukowo i laboratoryjnie, że woda chlorowana zabija koronawirusa, no znaczy wszystkie wirusy. To jest kwestia tak naprawdę pogodzenia tych ciągów komunikacyjnych i jak to zrobić, żeby zawodnicy jak najmniej stykali się już może nawet nie sami ze sobą, ale z innymi, zakładam, osobami, które by chciały z tej pływalni móc skorzystać. Wytyczne przygotowane przez rząd nie są dokładnie sprecyzowane. I nieprzemyślane, no bo wiadomo, że na Orliku, który ma długość 40 metrów, może przebywać 6 zawodników, tak samo na pełnowymiarowym boisku też musi niestety korzystać tylko 6 zawodników. No ale pozostawiam to bez komentarza. Na obiektach sportowych obowiązują pewne obostrzenia, do których trzeba się dostosować. Raz dziennie pracownik będzie dezynfekował ławki, słupki. Pojawią się też przy boiskach dozowniki do spryskiwania rąk, aczkolwiek ja zastrzegłem na stronie Mosirowskiej, że ci, co korzystają z siatkówki, powinni sami się w to zabezpieczyć. Sport to zdrowie i dobra zabawa. Miejmy nadzieję, że jeszcze w maju zostaną zniesione kolejne ograniczenia. Szanowni Państwo, za 2 dni mają odbyć się wybory prezydenckie, które się nie odbędą. Mają się odbyć, ponieważ nikt tych wyborów nie odwołał, nie ma podstawy prawnej. Ustawodawca niestety pierwszy raz, co jest bezprecedensowe w skali Europy, nie wprowadził stanu wyjątkowego, który mógł odwołać te wybory w normalnym trybie. Niestety decyzją jednego pana J i drugiego pana J, od razu powiem, że żaden z nich nie jest J23, a może wtedy łatwiej byłoby przede wszystkim liczyć na to, że działają w interesie obywateli, podjęli decyzję, która nie jest żadnym źródłem prawa, iż te wybory 10 maja się nie odbędą. Także obywatele, mieszkańcy Aleksandrowa Łódzkiego, chciałbym Was prosić o to, żebyście nie odwiedzali lokali obwodowych komisji wyborczych, bo one będą zamknięte. PKW stwierdziło, że państwo nie jest przygotowane na organizację tych wyborów. Nie wiadomo, w jakim trybie te wybory się odbędą, nie wiadomo, czy będą to wybory w tradycyjnej formie, czy też w formie korespondencyjnej, może w formie internetowej. Tak na dobrą sprawę dzisiaj nie wiadomo nic ponad to, że wybory, które z mocy prawa mają się odbyć 10 maja, po prostu się nie odbędą. Myślę, że to jest sytuacja, o której będziemy mówić jeszcze wiele tygodni, miesięcy, a przejdzie do historii naszej, niestety, trzeba powiedzieć sobie jasno, działania, które godzi w konstytucyjne wartości państwa prawa, państwa praworządnego, które opiera się na zasadzie legalizmu, czyli działania w granicach, na podstawie i w granicach prawa. Niestety organy publiczne tych elementarnych w międzynarodowym porządku prawnym, europejskim, zwłaszcza porządku prawnym, zasad nie honorują. To tyle na ten temat. Szanowni Państwo, my musimy funkcjonować w tych bardzo trudnych warunkach prawnych, a jednocześnie epidemicznych. W związku z tym chciałbym poinformować o tych rzeczach, które nasz samorząd, dotyczą naszego samorządu i będą bardzo istotne dla Państwa. Otóż od poniedziałku funkcjonujemy w urzędzie już na takich zasadach, że będziemy starać się przyjmować tutaj petentów w poszczególnych wydziałach, ale chciałbym prosić i apelować do Państwa, abyśmy już to, co wypracowaliśmy, te standardy, czyli korzystali przede wszystkim z drogi mailowej, drogi telefonicznej, kontaktowania się w ten sposób z pracownikami urzędu, aby zachować zasady bezpieczeństwa, bo to bardzo ważne. W dalszym ciągu epidemia funkcjonuje. Musimy powoli wracać do normalności,
ale wciąż istnieje zagrożenie. Niestety wciąż jesteśmy jednym z krajów, gdzie nie maleje liczba zachorowań. Dlatego też prosimy o bezpieczeństwo. Będziemy opierać kontakt Państwa tutaj na pewnych wypracowanych procedurach. Między innymi w danym budynku urzędu nie będzie mogło być więcej niż 5 mieszkańców, 5 petentów, którzy będą obsługiwani przez urzędników. Będziemy zastosować środki ostrożności osobistej. Wiele elementów takich, które ważne są z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dlatego też zachęcamy wciąż do tego, aby kontaktować się drogą elektroniczną, jeśli jest to możliwe, jeśli jest to z punktu widzenia życiowego bardzo ważne, to oczywiście urząd będzie od poniedziałku służył już wszelką obsługą Państwa, tak jak powiedziałam, na zasadach bardzo ważnych z punktu widzenia wymogów bezpieczeństwa. Istotna informacja, na którą chyba część z Państwa, część rodziców czekała, to, że od 18 maja otwieramy zarówno publiczne, jak i niepubliczne przedszkola i żłobki. Myślę, że dokonaliśmy, przede wszystkim dyrektorzy i pracownicy oświaty, jak również nasz Wydział Edukacji, dantejskiej pracy. Wykonaliśmy dantejską pracę związaną z zastosowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, dostosowaniem przedszkoli, dostosowaniem placówek do warunków związanych oczywiście z epidemią. Jednocześnie chciałbym zaapelować do Państwa, abyście mieli świadomość tego, że oczywiście ryzyko istnieje i w sytuacjach życiowych, kiedy Państwo musicie rzeczywiście podjąć decyzję o tym, że dzieci będą uczęszczać w placówce. Na razie takich zgłoszeń jest około 15%. 15% w stosunku do stanu w przedszkolach i żłobkach sprzed epidemii. Około 150 dzieci dzisiaj rodzice zgłosili do placówek od 18 maja. Jednocześnie, tak jak powiedziałem, to są decyzje Państwa, decyzje bardzo trudne, decyzje bardzo ważne i apeluję tutaj przede wszystkim o rozwagę. Chodzi o to, że byłyby to, że mają być to małe grupy, takie, gdzie po prostu te wymogi będzie można wprowadzać, tak jak Państwo zdajecie sobie sprawę z tego. W przypadku dzieci, zwłaszcza w wieku przedszkolnym czy żłobkowym, jest to bardzo trudne, aby namówić je i stosować wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Tym bardziej proszę tutaj w tej sprawie o rozwagę, ale od 18 maja otwieramy żłobki i przedszkola, natomiast grupy przedszkolne w szkołach otwieramy od 24 maja. Szanowni Państwo, bardzo istotna informacja, która niestety dotyczy czegoś, z czym zderza się samorząd. O czym ja mówiłem, że stajemy przed faktem, gdzie samorząd może ponieść bardzo, niestety może spaść odium na samorząd tych wszystkich skutków związanych z epidemią. Tak, mamy już, Szanowni Państwo, informacje dotyczące naszych dochodów z PIT-u, czyli za miesiąc kwiecień. Od razu powiem, że już w marcu był kilkunastoprocentowy spadek, marzec 2020 do marca 2019. Jeśli chodzi o miesiąc kwiecień, to spadek jest dramatyczny. Ja od razu powiem, to jest 40% spadku, a my byliśmy gminą, w której zawsze nam PIT rósł, bo ten rok do roku nawet 20-30%. Te dochody już w tym roku miały sięgnąć 50 milionów. W przypadku takiej tendencji obawiamy się, że może być to spadek nawet o 20 milionów. Rozmawiałem z włodarzami, z moimi kolegami i koleżankami w innych gminach. Niestety sytuacja jest podobna. My jesteśmy o tyle w lepszej sytuacji, że nasze dochody były naprawdę z tytułu PIT-u bardzo dobre, na bardzo wysokim poziomie, ale tym bardziej ten spadek jest bolesny. Obawiamy się, że może to dotyczyć 30 czy 40% w skali całego roku. W konsekwencji będziemy musieli uruchomić bardzo poważne oszczędności.
o których no powoli będziemy mówić. Już dziś podjęliśmy decyzję o tym, że budżet obywatelski i fundusz sołecki w 2020 roku zostanie przeniesiony na 2021 rok. On nie zafunkcjonuje w tym roku. Będą jeszcze inne oszczędności inwestycyjne, bez wątpienia. Chciałbym również powiedzieć o tym, że przecież nasze dochody będą również zmniejszone z uwagi na pomoc, że na tą pomocową tarczę, którą zaproponowaliśmy samorządową w Aleksandrowie Łódzkim, i tu też zwracam uwagę, że umorzenia podatku funkcjonują wciąż, jest już kilkadziesiąt takich podmiotów, które skorzystały z umorzenia podatku od nieruchomości, od prowadzonej działalności gospodarczej. Bardzo duże zainteresowanie jest w przypadku naszych zwolnień, które realizuje PGKiM, od zwolnień od czynszu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach będących w zasobach komunalnych. Takich osób jest już około, takich podmiotów jest około 50. Również 40 kilka osób skorzystały już z pomocy, która jest realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w odniesieniu do tak zwanych zasiłków celowych specjalnych do 1500 zł przeznaczonych dla osób, które utraciły w wyniku epidemii miejsce zatrudnienia. To też są określone koszty i mamy świadomość dzisiaj, że to jest priorytet. Priorytet w działalności naszego samorządu jest pomoc firmom, pomoc mieszkańcom. Niestety z pewnych inwestycji będziemy musieli na ten rok zrezygnować. To jest bardzo trudne dla mnie, bardzo trudna decyzja z uwagi na to, że tak jak wiecie Państwo, jesteśmy bardzo proinwestycyjną gminą. Przywiązywałem wagę olbrzymią do rozwoju naszego miasta, wszechstronnego rozwoju w zakresie wszelkich inwestycji infrastrukturalnych w sferze edukacji, sportu, wizerunku miasta. To wszystko będziemy chcieli realizować i mam nadzieję, że ten trudny okres pokonamy, ale dzisiaj stajemy przed tym faktem, który jest bardzo istotny i chciałbym o tym powiedzieć i to jakby sklamrować te ostatnie doniesienia. Szanowni Państwo, my jako samorząd musimy realizować przede wszystkim konkretne zadania. Dzisiaj walczymy z tym, aby zapobiegać skutkom epidemii, aby cywilizacyjnie wygenerować jak najszybsze mechanizmy, które będą powodowały, że w Aleksandrowie jest sytuacja, no mam nadzieję, że taka, która znamionuje to, że te skutki epidemii będą w jakiś sposób przez nas pokonywane. To jest dla nas najważniejsze. Nie są ważne te elementy, które niestety dominują na górze, które powodują, że dziś władza publiczna, myślę, że oddala się od obywatela i nie realizuje jego potrzeb. My jako samorząd jesteśmy przekonani, że to jest nasz priorytet. Z jakimi najtrudniejszymi sytuacjami Pan się zmagał? To jest dla mnie teraz może już nie trudne, bo minęło dużo czasu, no czyli tak prawie 15 lat od tej sytuacji. Natomiast to była sytuacja mojego pierwszego zgonu pacjenta, 14 lutego, walentynki, co pewnie będę pamiętać do końca życia. I rzeczywiście jako zupełnie tak młody, nieopierzony lekarz w trakcie specjalizacji z pediatrii, jakby no, mający bardzo mgliste pojęcie o medycynie paliatywnej, a tym bardziej jakby nigdy nie będący przy śmierci pacjenta, z tą sytuacją razem z pielęgniarką Agą, musieliśmy się zmierzyć. I sytuacja była o tyle niespodziana, że tak jak można się, jeśli się nie pracuje w hospicjum, no to można mieć takie przeświadczenie, że jeśli pacjent jest w hospicjum, no to jest czymś normalnym, że umrze, tak, a szczególnie, bo Krystian, o którym mowa, był chłopakiem chorym na guza mózgu, na glejaka. I był w trakcie umierania w domu. Ale pojechaliśmy na rutynową wizytę i absolutnie się nie spodziewaliśmy, że w trakcie tej rutynowej wizyty będziemy musieli stwierdzić jego zgon. Tak się stało i
tak jak mówiłem wcześniej o tym, że my również jakby wchodzimy w relację dosyć bliską, intymną z opiekunami, z rodzicami naszych pacjentów, no, czymś normalnym w hospicjum jest to, że się je obiad, że się pije kawę, że się je ciastka. Oprócz tego, że oczywiście badamy pacjenta i wspieramy rodziców. No i akurat wpadliśmy w porze obiadowej z Agnieszką do Krystiana. Mama chłopca akurat gotowała obiad, kończyła gotować zupę i pytała się, czy mam ochotę zjeść. A jako że praca w hospicjum domowym jest pracą w ciągłym pędzie, no bo do tych pacjentów musimy dojechać samochodem, tych wizyt się robi kilka dziennie. Zazwyczaj tak, jeszcze jest telefon dyżurny, który dzwoni, że dzieje się coś niepokojącego u innego pacjenta, więc jakby szybko musi być zmiana planów. Z tego powodu człowiek chodzi ciągle głodny i nienajedzony. Więc jak otrzymałem propozycję zjedzenia tej zupy, no to bardzo chętnie na nią przystałem, szczególnie, że pamiętam do dziś, była to pomidorowa zupa. No i w trakcie przygotowywania mama była w kuchni i tą zupę nalewała. My byliśmy z Agnieszką przy Krystianie i w trakcie tej wizyty Krystian jakby w bardzo szybki sposób przy nas zmarł. Zawołałem mamę, mówiąc, że Krystian zmarł. I jakby w drugiej części tego jej dramatu jako matki, że musi skonfrontować się ze śmiercią syna, powiedziała do mnie, ale panie doktorze, ja nalałam zupy w kuchni, proszę ją zjeść. Więc poszedłem i tą zupę zjadłem. Pewnie trochę z automatu i jakby, jak my to mówimy, z rdzenia, tak? Też pewnie dlatego, że byłem trochę bezradny i może nawet mama to wyczuła i może widziała tą moją bezradność, że nie wiem, jak mam się zachować, bo to rzeczywiście jest trudne. I trochę mnie tą zupą pomidorową uratowała, bo ona mogła się pożegnać z Krystianem, a ja mogłem zjeść zupę. Te początki były bardzo trudne, dlatego że nas na studiach nikt do pracy z umierającym nie przygotowuje, a szczególnie do dziecka, które ma umrzeć. Tak? Oczywiście my się na studiach stykamy, nawet może nie stykamy, tylko gdzieś tam przemykamy się obok pacjenta, który umiera. Natomiast no, nie mamy tej możliwości, by z takim pacjentem być, szczególnie w tych ostatnich chwilach jego życia. Więc no, z tego powodu przede wszystkim jest trudne. A można się na to przygotować? Można. To oczywiście znaczy, zależy, jak będziemy ten aspekt odbierać. Oczywiście śmierć, jako że jest czymś ostatecznym, jest to obok urodzin jedyna pewna rzecz, tak, która jest w życiu. Wszystko inne może się zdarzyć, może się nie zdarzyć, natomiast no, jeśli się rodzimy, to na pewno umrzemy i tego możemy być pewni. Więc oprócz tej pewności przygotować się do śmierci tak naprawdę jest trudno. Natomiast jeśli mam mówić o tym, czy lekarz się może przygotować, czy nauczyć bycia z osobą, która umiera, to na pewno tak. I to, co jest z jednej strony bardzo w tej pracy, mówię teraz o pracy lekarza w hospicjum, ważnego i jakby to, co jest istotnego w zmierzaniu się z byciem, z dzieckiem, które umiera i z jego rodziną, to, że zbliżając się do kresu życia i znaczy, mając ten dar, tak, bo jakby bycie przy osobie, która umiera, jest dla mnie pewną bardzo wielką wartością i darem, dotykamy no, w pewnym sensie metafizyki. I na pewno te pierwsze miesiące, czy nawet pierwsze lata były pod tym względem bardzo trudne. Oczywiście
hospicjum to nie tylko pacjenci, którzy umierają. To pacjenci, którzy również długie lata przed śmiercią żyją, są w stabilnym stanie zdrowia, więc jest to trudne, by umieć rozgraniczyć. To jest szczególnie istotne w pracy z rodzicami, z opiekunami pacjenta, by rozgraniczyć, na ile ja i pacjenta, i rodziców muszę przygotowywać do śmierci, a na ile muszę normalnie żyć, bo no, trudno sobie wyobrazić, że za każdym razem, jak jadę do pacjenta, który jest nieuleczalnie chory, będę mówić o śmierci, bo gdyby do mnie taki doktor przyjeżdżał, no pewnie bym oszalał. Więc to wybalansowanie, by z jednej strony przygotować rodziców do odejścia dziecka, a jest to jedno z ważniejszych zadań hospicjum. I cały czas jakby utwierdzanie rodziców, że to życie trwa nadal i ono, mimo tego, że jest ciężkie, może być radosne, jest bardzo trudne, szczególnie dla młodej osoby, która trafia tam prosto po studiach, więc te początki były dla mnie rzeczywiście ciężkie i pierwsze śmierci moich pacjentów no, również były dla mnie dużą traumą, z którą no, musiałem się zmierzyć, żeby dalej pracować w hospicjum. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz.